Witam was bardzo serdecznie w nowej serii na specjał 666 widzów, jaką jest Devil May Cry 3. Wiem, że w tamtym momencie przewinąłem cutscenkę, nie martwcie się, to jest intro, które zostanie powtórzone zaraz po tym, jak rozpoczniemy nową misję. Odrobinę tylko zmniejszę tutaj dźwięk do dwóch kresek bądź jednej. Mam nadzieję, że z jedną... A, co tam, nie będę nawet starać... Chociaż... Dobrze, postaram się w miarę głośno mówić. Chcę tylko o jedną kreskę właśnie zmniejszyć dźwięk. Tak. To co, zaczynamy rozgrywkę, no nie? I nie będę jechał na easy, nie będę grał na normalu, będę grał na hardzie z tego oto magicznego powodu, że... No, co tu dużo gadać? Ja w tą grę grałem w dzieciństwie, ja wiem, jak ją przechodzić, wiem wszystko, tak więc... Proszę bardzo, to jest na emulatorze odpalane, tak więc się nie dziwcie, jeżeli czasami będą jakieś zwiechy, spowolnienia, bo to emulator, moja konsola PS2 się zjebała. A teraz oglądajcie, zamykam się. When I was young, my father would tell me stories about it. Long ago, in ancient times, a demon rebelled against his own kind for the sake of the human race. With his sword, he shut the portal to the demonic realm and sealed the evil entities off from our human world. But since he was a demon himself, his power was also trapped on the other side. I never believed it. I thought it was just a child's fairy tale. But I discovered that this so-called legend wasn't a myth at all. Sparta existed. How do I know? Well, I met the sons of Sparta. Both of them. Though the same blood of their father flowed through their veins, the two battled each other fiercely like archenemies. It seemed as if they derived some sort of twisted pleasure from this brotherly fighting. Ruchałbym. Albo może nawet nie ja. Sorry, not open for business yet. I haven't even picked a name for this joint, and I'm already getting calls. You a customer too? Well, if you want to use the bathroom, help yourself. The toilet's in the back. Is your name Dante? Son of Sparta? Where did you hear that? From your brother. He sent this invitation for you. Please accept it. Invitation, huh? Thank you.
party's getting crazy. Let's rock. A więc, pierdolony jebany gimbusie, który uważasz, że Battlefield 4 jest najlepszą grą na świecie, mylisz się, nie ma najlepszej gry na świecie, ale są o wiele lepsze od twojego gówna. Tak więc, pokazują nam tu początkowo różnego rodzaju rzeczy, jakie my możemy wykorzystać. Przed każdą misją warto zawsze pójść w customize, czyli no, kreowanie naszego stylu postaci. Mamy tutaj style walki. Mamy pod klawiszem kółka. Przepraszam, jestem po obiedzie. Zjadłem sobie pyszny obiadek, dlatego mi się trochę odbija teraz. A jak wiadomo, lisek pełny, lisek szczęśliwy. Chociaż to nie brzmi zbyt dobrze. Ale nieważne. Tak czy siak, są różnego rodzaju umiejętności poboczne, tak jak Trickster. Jest to umiejętność, która pozwala nam, no, unikać ciosów, ale bardziej ona ją wykorzystuje, żeby zbliżyć się jak najszybciej do przeciwnika. Mamy pojedynczy dash do przeciwnika oraz bieganie po ścianach. Mamy Swordmaster, którego będę używać najczęściej. On pozwala nam robić różnego rodzaju sztuczki naszą bronią białą. Co więcej, pozwala nam robić za pomocą tej broni ataki w powietrzu, a to jest bardzo właśnie przydatne. Jest Gunslinger, równie dobra umiejętność w przypadku niektórych broni strzelanych. Za pomocą tego możemy ładować moc w naszych pistoletach i strzelić naprawdę niesamowitą serią z naszych pistoletów, która no zada dużo obrażeń. Oraz oprócz tego, naciskając kółko i poruszając się lewą gałką analogową, możemy strzelać w kierunku, w którym właśnie ustawimy strzał. Oraz mamy Royal Guard, którego nigdy w sumie nie używałem. Jest to umiejętność blokowania, oczywiście w momencie zablokowania, kiedy przeciwnik już ma zaatakować, dostajemy specjalne odepchnięcie, nie zabiera na to życia, a przeciwnik jest ogłuszony, a oprócz tego ładuje nam się właśnie umiejętność release, czyli naładowanej energii przeciwnika i uderzenia. To jest bardzo przydatne, jeżeli chcesz bardzo szybko zniszczyć bossa, natomiast to nie jest umiejętność, którą ja preferuję. Ja zawsze preferowałem albo Gunslingera, albo Swordmaster. Tak, to wszystko jak na razie. Rozpocznijmy rozgrywkę. I nie zdziwcie się pojedynczymi spowolnieniami gry, to jest emulator. Takimi jak te. Oczywiście tutorial, to jest nasza waluta, czerwone sfery, czy tam kule, jak kto woli. I to jest rozgrywka. To jest właśnie rozgrywka. Napieprzamy jak szaleni, używamy chyba... W ciągu jednej minuty jesteśmy w stanie uderzyć 10 razy w klawisze na naszym padzie. Ustawiłem sobie poziom trudny, żeby mieć jeszcze więcej zabawy z zabijania przeciwników. Możemy zrobić kpinę na nich. No po prostu jest zajebota totalna. Zaraz sobie na jakiś pojadę. Jeżeli tylko wymierzę dobrze. Yes! Wit! Woo! To jest najlepsza część z serii Devil May Cry, która jako pierwsza właśnie zastosowała taką mechanikę, że cały czas staramy się je wbijać jak największy poziom komba. Otóż mamy właśnie, jak zobaczycie w Krowym Górnym Roku, poziom komba. Im większy ten poziom, tym więcej pieniędzy dostaniemy właśnie z przeciwników. A dokładniej tych sfer, bo to nie są pieniądze, moi drodzy. Jesteśmy na Showtime. Niektórym bardzo ciężko jest właśnie wbić do w ogóle do Sweet.
No ale ja w dzieciństwie tak dużo przechodziłem tą grę, że to nie są już dla mnie problemem. I nie wystarczy ciągłe spamowanie trójkąta, żeby dobić do wysokiego poziomu. Otóż ciągłe spamowanie danym atakiem sprawi, że po pewnym czasie nasz pasek combo nie będzie szedł do góry. Trzeba go zastąpić wtedy jakąś nową sztuczką w postaci ataku. Bo w innym przypadku po prostu będzie spadać i nie wzbijemy się wyżej niż do dołu. Ale tam była bardzo ostra sytuacja. Mamy oczywiście... No, kombinacji ataków jest kuriozalnie dużo. O! Showtime! Haha, stylish! O, ciężko mi jest naprawdę komentować przy tak genialnej grze, ale musicie zrozumieć, no... To, co tu widzicie, to jest totalna masakra. Jestem na stylish na pierwszej misji. Dobra, zamykam się, bo to już koniec. I can already tell. Looks like this is gonna be one hell of a party! Po każdej misji mamy także ostateczny ranking, za który dostajemy dodatkową ilość pieniędzy. Oczywiście S, ponieważ to nie jest dla mnie żaden problem. Mamy czas, zebrane sfery, czyli te kule, ale w polskim tłumaczeniu nazywa się to sfera. Co, powiem szczerze, jest totalną gapą, jeżeli nazwać orb, kulę, sferą. Ale jednak podoba mi się dosyć ta nazwa. Punkty stylish, czyli to jest ten nasz pasek, który został przełożony tutaj na punkty. Obrażenia, które otrzymaliśmy, jeżeli otrzymaliśmy 0 obrażeń, i to wtedy będziemy mieli najwyższą rangę. Oraz użyte przedmioty, także jeżeli nie będziemy używać żadnych przedmiotów w postaci apteczek bądź czegoś innego, to będziemy zawsze mieli S. No i jak widzicie, czas tylko miałem dosyć, no, tylko na A, dla mnie to jest tylko. Ale tak czy siak przeważały pozycje S, tak więc mam 5000 dodatkowego hajsu. I w tym momencie ja nie wziąłem żadnego stopera, tak więc po prostu zakończę w tym momencie ten odcinek. Jeżeli on będzie krótszy, to po prostu zaraz zanim będzie kolejny odcinek wstawiony. Tak więc do zobaczenia. Mam nadzieję, że wam się podobało, bo mnie na pewno. Pa!